często narzekamy, że w naszym życiu duchowym nie postępujemy, że się nie rozwijamy, że stoimy w miejscu, że nie widzimy owoców naszego duchowego wzrostu. Czasami to jest spowodowane faktem, że mamy taką, mówiąc delikatnie, duchową perspektywę, mocno pokrzywioną naszą duchową perspektywę, ponieważ nie chcemy przyznać się do prostej rzeczy, nie chcemy uznać naszej winy, naszej słabości, tego, że często żyjemy w zakłamaniu, że jesteśmy w sercu niepojednani, że nosimy latami urazy, albo też czasami, że przenosimy na innych i wokół siebie dostrzegamy zło, którego nie chcemy zobaczyć w sobie. I to takie zakłamanie, czy też, jak mówił wielki chrześcijański teolog Karl Rahner, ta skłonność do fałszerstw moralnych rzutuje także na nasz duchowy rozwój, ponieważ kiedy nie potrafimy skontaktować się z prawdą o sobie, nie potrafimy też przyjąć do naszego życia tej prawdy, którą jest Bóg. Więc stoimy w miejscu i latami męczymy się z sobą, nie widząc rozwiązania sytuacji, które najzwyczajniej czasami są po prostu tak psychologicznie, tak, czy duchowo proste do rozwiązania. Co to znaczy proste? To znaczy, że po prostu trzeba nam przywrócić właściwą perspektywę. Lepiej, prawda? Ta duchowa perspektywa właśnie polega na tym, że rezygnujemy z naszych duchowych fałszerstw, że uznajemy swój błąd. Najzwyczajniej czasami musimy przyznać się do tego, że jesteśmy winni, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy nawrócenia. I taki kontakt z tą prawdą, że zawiniliśmy, że zgrzeszyliśmy, że skrzywdziliśmy kogoś, że potrzebujemy nawrócenia, przemiany, może być rozwojowy. A więc, a mało tego, nie tylko może być rozwojowy, ale często sprawia, że nasze życie duchowe rusza, startuje i przez taki kryzys, który musimy przejść, przechodzimy do właściwego duchowego wzrostu i rozwoju, napełniamy się łaską, Duchem Bożym, mocą i Bożą miłością. Więc, krótko mówiąc, przywróćmy naszemu duchowemu życiu właściwą perspektywę. Zmień perspektywę, oczywiście ze złej na dobrą. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i tego właśnie, tej zmiany perspektywy życzę Wam, no i przede wszystkim sobie.